Możemy sobie planować, planować, a de facto i tak gdzieś tam na końcu to rzeczywistość napisze swój scenariusz taki, jaki chce. Taka prawda. Dzisiaj jest w ogóle niedziela i planowałam w dniu dzisiejszym nagrywać wideo dla Was. I zawsze na tę niedzielę strasznie czekam. W sobotę pi przez drzwi jakoś szykuję sobie materiał, myślę o tym, co tak naprawdę nagram, a w niedzielę siadam i zawsze myślę sobie, że to jest ten dzień, który poświęcam na to, żeby nagrać dla Was wideo. I ten dzień dzisiaj okazał się dla mnie bardzo smutne, pewnie nie wiem tak naprawdę, czy to wideo opublikuję teraz, czy później. W dniu dzisiejszym przyszły do mnie w sumie takie bardzo smutne nowiny. W tragicznym wypadku zginęła bliska mi osoba. I to właśnie tak jest, że możemy sobie planować, a gdzieś tam na końcu czujesz po prostu, że to los troszeczkę tutaj bardziej za nas czasami pisze rzeczywistość. I w takich chwilach w sumie łączę się gorąco z moją najbliższą kuzynką, która jest najwspanialszą kobietą, jaką znam. Najbardziej pozytywną, zawsze uśmiechniętą, która ma jakąś taką magiczną zdolność, że wszyscy ludzie ją uwielbiają, lubią do niej przyjeżdżać, zawsze gości ludzi i przyjaciół z całego świata. I każdy wchodzi i czuje się tam, jakby po prostu tam mieszkał. Ula jest po prostu niesamowitą osobą. I budzi ona, nie tylko ona, ale ona w szczególności, we mnie taki ogromny podziw, bo w ostatnich latach straciła sporo bliskich osób, w tym męża i dwa dni temu syna. I mimo wszystko jest dla mnie takim ogromnym wzorem, bo w tym wszystkim jest tak pozytywna, jak nikt naprawdę. I cały czas potrafi, mimo że dużo straciła i w życiu, i pod dużym względem nie ma łatwo, to potrafi się jak nikt dzielić. I powiem Wam, że te dzisiejsze wydarzenia, ja jestem dopiero na początku tego projektu, ale powiem Wam, że tak jak nic umocniły mnie w tym projekcie. Przekonały, że to jest dobra droga. I chcę powiedzieć, że mój projekt dedykuję kobietom. Kobietom, bo uważam, że są wspaniałe i ogromnie je podziwiam. I przez wiele, wiele lat nie dogadywałam się zdecydowanie lepiej z mężczyznami. Nie wiem, jak to od dziecka tak naprawdę bawiłam się z chłopakami, później w liceum też byłam takim bardzo męskim, także do dzisiaj mój najlepszy przyjaciel to jest też chłopak. Dopiero w późnym wieku nauczyłam się tak naprawdę jakoś przyjaźnić z przyjaciółkami, mieć przyjaciółki, przyjaźnić się z dziewczynami. I strasznie się cieszę, że się nauczyłam tego, jakby tą więź budować. Bo im dłużej po tym świecie sobie chodzę, im więcej rozumiem, im więcej obserwuję, tym większy podziw dla kobiet mam. Chcę powiedzieć, że jesteśmy naprawdę wspaniałe. Z taką ogromną świadomością i siłą idziemy przez życie. To jest coś niesamowitego, jak kobieta nawet w trudnych sytuacjach potrafi sobie poradzić. Cały czas jeszcze dawać siebie osobom naokoło. I powiem Wam, jakby, o co w tym moim projekcie chodzi. Na moment obecny dla mnie to jest moment jakiejś tam walki o to, żeby mi po prostu wyszło to, żebym moją pracą mogła tak naprawdę w mojej pracy zajmować się tym, czyli pomagać kobietom uwierzyć w siebie, zyskać pewność siebie, odzyskiwać pewność siebie w trudnych sytuacjach. Chciałabym, żeby każda kobieta na moim kanale, jakby pracując ze mną, słuchając mnie, odnajdywała taką cały czas w sobie pozytywną energię. W chwilach, kiedy może jest sama w tym wszystkim, to w jakiś sposób przychodziła tutaj do mnie i po prostu tą dobrą energię i wiarę
w życie, w siebie, w świat, w ludzi naokoło odzyskiwała. Chciałam, żeby ten projekt przypominał każdej kobiecie, że jest wspaniała. I abstrahując od tematów urodowych, którymi chce się zajmować, to tak naprawdę chcę mówić głównie o takim prawdziwym pięknie, o kobiecości opartej na tym, co jest piękne wewnątrz nas, że jesteśmy silne, pewne siebie, zadowolone z siebie, otaczające się takimi ludźmi wokoło, którzy są naszym wyborem, dające mimo tego, że czasami mamy wrażenie, że nie ma czego dać, a w tym wszystkim można odnaleźć ogromną siłę. Chcę o tym wszystkim mówić, opowiadać, czasem lekko, czasem może trochę bardziej nostalgicznie, bo taką, jestem teoretycznie taką radosną osobą, zawsze uśmiechniętą, szaloną i bardzo odważną, a z drugiej strony wiem, że często w takich, często gdzieś tam w nas, niezależnie od tego, czy jesteśmy roześmiani, głośni, szaleni, imprezowi czy nie, wewnątrz nas gdzieś tam jest takie prawdziwe dobro, taki orzeszek w skorupce. I chciałam powiedzieć, że po prostu warto go pokazywać światu. I można odnaleźć w tym tak naprawdę niesłabość, że pokazuje się swoje emocje, uczucia i wrażliwość, ale też ogromną siłę. I wierzę w to, że w tym leży właśnie prawdziwa siła kobiecości. Także, drogie kobiety, dziewczyny, mój projekt, projekt So Special, dedykuję właśnie Wam. I kocham Was ogromnie. I w tym wyjątkowym dniu, w Dniu Kobiet, chciałam życzyć nam wytrwałości i siły do tego, aby pokazywać światu, otoczeniu, ludziom naokoło, jakie tak naprawdę jesteśmy w środku. Nie bójcie się pokazywać, że jesteście wrażliwe. Nie bójcie się dzielić swoimi prawdziwymi uczuciami, emocjami. Wierzę, że tak naprawdę w tym właśnie leży nasza siła. Buziaki!